Was tutaj, cześć, tam zapraszam Was na kolejny odcinek ze Cities z PlayStation 4 przy zaporze. Dziś mamy tutaj kolejny odcinek, spróbujemy sobie dalej popatrzeć z tym scenariuszem czasowym. No bo, żeby nie mówić, to jest głównie scenariusz czasowy. No i tak, tak oczywiście tutaj nasze biura będą się teraz w przyszłości budować. Ludzie, jak ludzie, budują się nie budując. Czasu, jak zawsze, jest go mało. Oj, bardzo mało. No i nie wiem, co właściwie teraz dalej robić tutaj. Właściwie można teraz zrelaksować się i siedzieć i czekać, aż coś się właściwie wydarzy, bo no ludzie się... Przysnak ma to autobus. Serio. Serio, pod takim kątem. Chyba nawet nie chcę mi się tego komentować, bo ten chyba jest jeszcze lepszy zakręt. No bo tak czy siak, naprawdę tutaj drogi są ciekawe, ale nie o to mi tu chodzi. Chodzi mi o to, że ludzie się nie chcą kompletnie budować w tym mieście. Kompletnie. I to nie wiem czemu. Edukacja jest na poziomie high, very high. Reszta jest wszystko już zadowalająca. Jedyne co to komercha jest, znaczy 85% nie wiem czemu jest zadowolona. I nie mogę znaleźć sobie jakichś tych ludków, którzy są mało zadowoleni. Jedyne co mogę, że im marudzić, o, ci są niezadowoleni. Tutaj o wartość gruntu, aby umożliwić modernizację tego budynku. Parki, place i dobre usługi zwiększają wartość gruntu. Zabytek. No, nie będę korzystać z zabytku. Właśnie. Nie to mi chodziło. A jakiś budynek mieszkalny. Wykształć większą liczbę obywateli, aby umożliwić modernizację tego budynku. Pewnie się, że placówki edukacyjne mogą zaopatrzyć. Mogą. Budynek osiągnie maksymalny poziom. Ok. Czyli z tego co mi się wydaje, jedyne co może ich tutaj poprawić im tutaj teraz nastrój, to jest budowanie większej ilości parków. Parków i jeszcze raz parków i parków. Tak, to chyba tylko tyle mi już pozostało. Jeżeli chcę jakkolwiek tutaj z nimi jeszcze dogadać się bez jakiejś krwawej jatki. Tylko, że jeszcze mi zaczyna brakować pieniędzy, a to jest jeszcze gorsze. Tak, na pewno tutaj w komercie trzeba byłoby trochę parków poustawiać właściwie, bo wtedy będzie więcej turystów zjeżdżać się. Ale na to potrzebne są pieniądze, których dziwnym trafem nie mam. Podnieśmy to do 2%. Serio, bo ja trochę za bardzo zjechałem z tymi podatkami i jak są zbyt niskie podatki, to oni tym bardziej nie chcą nic robić. No ma, w ogóle tutaj jest ciekawa ta ścieżka rowerowa. W sensie to jest taka zwykła ścieżka, która się przeinacza w ścieżkę rowerową, bo oni na rowerowej mogą szybciej jeździć, chyba z tego co pamiętam. Rowerzyści, w sumie tak nawet na logikę, co nie? No w ogóle tutaj... A, tu jedzie dalej ta... No, się zastanawiałem, czy tutaj to się tak kończy. Nie, tu jedzie dalej. A, bo to jeszcze przejeżdża nawet na drugą stronę. Ojejku. To jest długie. To jest bardzo długie. No i oczywiście metro, tak? Wiesz, na każdy budynek, który jeszcze się nie zupgrade'ował. Zobaczyć. To już są budynki poziomu high, very high. I tu jest tylko o wykształceniu, a wykształcenie to oznacza transport, a transport oznacza komunikacja. Komunikacja oznacza, że więcej metra, więcej komunikacji, więcej bambajów, więcej wszystkiego. A tego mi się już nie chce trochę robić w tym mieście, ponieważ tego już jest naprawdę za dużo. Jedyne co faktycznie możemy teraz porobić, i co jest nawet dosyć dobrym pomysłem, to po instalowanie większej ilości parków w tego typu dzielnicach. Chociaż tutaj właściwie też by się przydało coś postawić, bo tak teraz patrzę. Czekaj, ile to kosztuje? To kosztuje 6. No to bym postawił tutaj, bo to ma duży obszar na pewno, co nie? No właśnie. I to by już trochę tutaj załagodziło mi tutaj sytuację po tej stronie. W sensie po tej stronie, czyli handel byłby już zadowolony bardziej. O, tutaj. Tutaj bym gdzieś to wmontował. O, dokładnie. Tu widziałem niestety, że mi to trochę w ziemię weźmie, ale no dobra. No cóż. Okej, brak funduszy, no jasne. No bo to nie będę już z tym walczyć, no. Ale te koniki na pewno mi tutaj trochę poprawią sytuację. Jeżeli właśnie chodzi o tego typu parki czy coś tego. Budynki unikatowe też są dla mnie rozwiązaniem, tylko one kosztują dosyć dużo więcej. Na przykład łuk miejski, no. Kosztuje kupę forsy. To kosztuje nawet kupę forsy, to kosztuje 4000. Nie wiem, że się poprawiła sytuacja.
Natomiast tutaj, no nie wiem, no macie ten park kolosal. Może jakiś plac zabaw mam jeszcze postawić tutaj. 2500 za plac zabaw, tutaj nie mogę. Jakie to zdzielstwo jest. Coś taniego bym tu nim postawił. O, to jest tanie, prawda? No i nawet ma, nie ma takiego złego zasięgu. Da, może jeszcze podnieśmy podatki na domki. Ciupkę. Dobrze, na pewno, jeżeli właśnie postawiliśmy te parki, 73%, no powiem, czekaj, zrobię sobie screenshota, poziom zadowolenia. I będziemy go podciągać i podciągać dzisiaj przez cały odcinek, taki jest mój plan. Zadowolenie mieszkańców i kamerki. O, tutaj jest niskie. A tutaj są mieszkania? Czekajcie. Znaczy oni tutaj są niby zadowoleni, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, co tutaj mieszka. Tutaj są ludzie. Podpisz mi. Czekaj, nie to. Okej, tu widzę, żeby się przydało im to. Nie łuk miejski. Łuk miejski tutaj, tutaj nie wstawię. Chyba tutaj telefon zaczynałem widować. To nie jest nigdy dobrą wiadomością. Da, może po razem tutaj postawimy. Jak będziemy stać. Bo z tym to też nie jest takie jednoznaczne. No, może jeszcze. Dobra, jest już wszędzie na 3% pociągnięte. No, ledwo co tisiaków zbieraliśmy, a potrzebujemy postawić. W ogóle teoretycznie można byłoby to wszystko rozwalić, ale. Ale sądzę, że to całkiem komicznie wygląda już tutaj, zwłaszcza z tym pociągiem dojeżdżającym. Zresztą nie tylko pociąg dojeżdża, wiecie. A, tu sobie postawiliśmy stację pociągową. I tu by wypadało postawić te stacje na dole właściwie, jakbyśmy postawili, to oni by też byli zadowoleni dosyć mocno. No a tutaj to woda, tak? To woda, woda, woda. I jeszcze raz woda. Tak, tu trzeba by powiększyć te koryto i by to im bardzo pomogło. Czekajcie. Jest na to patent. Nazywa się szeroki i głęboki kanał. Jeżeli byśmy sobie zrobili kanał. Okej, może nie szeroki. Jeżeli byśmy sobie zrobili kanał, to będzie całkiem nieźle tutaj działać, może to im trochę zwiększy, zobaczymy. Powinna nam się tutaj po prostu woda zapaść. O, właśnie o tym mówiłem. I może dzięki temu nam tutaj torowisko nie będzie zalewane, bo nie chciałbym tutaj z tym właśnie teraz walczyć. Dobra. Patrzuś miał być wylądować tutaj. Patrzuś będzie tutaj. No dobra. Tu jest już jakiś plac zabaw. To, za 5, park dla psów. Dobra, niech wam będzie. Proszę bardzo, macie park dla psów. Nie wiem po co, ale macie. Dalej. Tutaj może bym dla komatów to bym postawił coś z kamerki. Coś do rozrywki. Macie tutaj rozrywkowe, coś takiego. To ma mały zasięg, kurczę. Nie najlepsze to było rozwiązanie. I takie mola i tego typu rzeczy też bym poustawiał. Ale po drugiej stronie wody, dlatego oni tam są wszyscy zadowoleni. A tutaj trochę to inaczej budowałem tą dzielnicę i tego jest o wiele mniej. No plus tutaj jest jeszcze wielki park, tak? A umówmy się, park to jest największe właśnie zadowolenie dla całego miasta. Tutaj oni jeszcze są smutni. Postawmy im jakieś boisko czy coś. Macie boisko. Dobra. Tam, podciągnąłem sobie podatki, chyba ludzie się też mniej chcą budować przez to. Albo no nie wiem, zobacz, zobaczmy czy poziom zadowolenia 73%, 85% chyba się nie zmieniło zbyt dużo. Szkoda. Szkoda, bo przecież tutaj im postawiłem dosyć dużo rzeczy. Nie wiem, tutaj im rzeczywiście postawił ten dworzec kolejowy, to by byli zadowoleni. No. Tak, bo w ogóle ten pociąg tutaj się co nie kończy. Tak, bo tu jest przygotowany nam tunel. Krytyczny do tego miejsca, jakby coś na przyszłość. No, zobaczymy. A, i pod tym jest jeszcze metro, no tak. Bo stąd jedzie jedna nitka metra właśnie. Jedna jedzie sobie tu. A, i tu właściwie stąd, za 15 miałem dociągnąć to metro do tej naszej kładki dla pieszych. Co by im tu bardzo pomogło. No dobra. To zaraz nam to wymyślimy. Okej, płatk potrzebuje wody, no tak, oczywiście. Teraz jak wszyscy zaczną chodzić do parków, to w ogóle będzie nie za fajnie, bo kto będzie tu pracować? Potem stopa postawimy, tak mi się wydaje, no. Ale... Zresztą też, żeby korków nie było, to oni też będą będzie zadowoleni. To oni będą zadowoleni i ja będę zadowolony.
dobra. Okej, okay. Całkiem, całkiem. No powoli, na powoli, no. Bardzo powoli bym odpowiedział. A, tutaj jest to. No tak. No tak, bo tu mieliśmy podłączyć to później właśnie naszą kolejką tutaj do ciebie dojechać, ale na razie tego nie robiliśmy. Dobra, zaczyna się robić powoli, tutaj lasy mają, zaczynają się budować. Więc ludzie też zaczynają powoli tutaj pracować. Okej, okay, całkiem nieźle. Dobra, czy gdzieś jeszcze jacyś ludzie mają tutaj problemy? Tu. Tak, czekaj, to są ludzie. Ja myślę, że to są... tak, to są ludzie. Tu jeszcze mają problemy. Dobra, to tu im jeszcze postawmy jakiś parczuś. Place. Dobra, niech będzie, proszę bardzo, macie tutaj placek. Powinien was zaspokoić. I tu na górze koniecznie trzeba postawić jakiś park paradoks, bo one są bardzo dobre. A one właśnie tutaj będą nieźle to powiększać nasz obszar i lewi i w ogóle wszystko. No a tak, tutaj jest woda. Tu będzie woda. Czekaj. Nie mam. Co? Nie mam pieniędzy na rurę od wody? No mam przecież. No. Tak, bo tu dałem mam i ma znam, żeby się wszędzie w popytem. Dobra. Zaczynamy mniej zarabiać i ludzie się zaczynają być na minusie, to nie najlepiej. Tak, w ogóle tutaj ta stadego przygotowana naciąga się tutaj w przyszłość, a tej przyszłości tutaj nie ma. Bo my zazwyczaj się budowaliśmy jeszcze tam dalej, szliśmy, ale w końcu... ale w końcu nie poszliśmy. W tym kierunku. Gdzie jest to blisko? To blisko sobie idzie tam. Okej, dobra. Nieważne. No a tutaj całkiem nieźle. W sumie pomyślałem sobie, co by tutaj co by mi pomogło z pieniędzmi, to jakbym postawił tutaj punkt poboru opłat na tej autostradzie. To by mi to naprawdę bardzo pomogło. W sensie płatny wjazd do miasta byłby naprawdę czymś genialnym. Ale no dobra. Ale będę już dobry i tego nie zrobię. Tak, tutaj jest pieniądz, ten węzeł też. Okej. Okay. Dobra. Tu sobie przyjeżdża. Tu dostawca. O, na tej w zasadzie bym postawił punkt poboru opłat. Oj, to byłby zyski. To byłyby mocne zyski właściwie. Bym wręcz powiedział. Dobra. A, tu jest jakaś droga, która się ciągnie tutaj do wnętrza tej dzielnicy. O, nie wiedziałem nawet. Ona tak tutaj zjeżdża, zobaczcie kolektywnie w dół. A, i tu jest ta droga duża. Tu jest ta duża droga, tu się później to wszystko korkuje, a tutaj się wszystko już odkorkowuje. No tak, ciekawe, bardzo ciekawe. I tu jest ta temat, co postawiam. Dobra. Tak, powoli nasz tutaj przemysł zaczyna... w sensie przemysł. No to w sumie to jest taki przemysł, taki trochę. 10 tysięcy kosztuje to. To kosztuje 9. 9. 15. 25. Nie wiedziałem, że to aż tyle kosztuje właściwie. Ja myślałem, że trochę są też te budynki. Ale widzę, że nie. No dobra, postawmy to za czwórka i czy jakiś mam kredyt do wzięcia? Nie, wszystkie się spłacają. Tutaj jednego mi 7 zostało, okej. Okay. Mhm. Na pewno moje podatki nie wpływałem na... dobrze na to, jak ja tutaj zarabiam teraz. Jestem tego przekonany. Dobrze, czy tutaj coś spadło? Było 75 i 73. To nie najlepiej. O, jeszcze prądu zaczyna brakować. No jasne, jasne. A, bo się pali. Dobra, ugaście to. Strażacy, co już? Gasić to. Ugasić mi to. Dobra, to chyba ty... jakiś ktoś się rozniecił najwyraźniej pożar tutaj. Okej, dobra. Już działa. Już działa, miasto spokojnie. Prąd dopływa. Ci mają najdalszy dostęp do prądu. Skoro ich wyłączyło. No tak, najwyraźniej musi wypadać. Tak, w ogóle jakbyśmy chcieli... jakbyśmy chcieli... jeszcze dzisiaj w ogóle nic nam nie wbiło, co nie kolejny. Mamy jakiś budynek komunikatowy? Aż się zdziwiłem. Tak, jakbyśmy chcieli, musimy dobić do 55 i 65.
Jakbyśmy gdzieś dobili do 55, byłaby cienka szansa, żebyśmy coś jeszcze zabili, ale... Ale w to wątpię, bardzo wątpię. No mam. Tak, tutaj mi się wydaje, że już jest właściwie very high pollution. Tutaj jest bardzo dobrze. Tutaj też. Tego co jakieś tam czasami jakieś domki mają problem z relaksem. Ale większa wartość gruntu, no dobra. Co wam tu mogę postawić, aby była większa wartość gruntu? Tutaj to by mi pasowało postawić tylko i wyłącznie plac zamów, bo tu jest... O, trzymaj go. Bo tu jest mało miejsca. Natomiast tutaj mi się wydaje, że jest rozrywka. Co oznacza, że się stawia inne budynki. Takie to kosztuje 4000 dawa. Takie tutaj zdrowe, żebyście sobie podbijali czy coś. Zdrowo to tu nie ma miejsca w ogóle. Bo rzeczywiście trzeba iść jakieś małe parki. O, jest. Wejdzie tutaj mi. Tutaj? Nie, tutaj też nie, raczej nie wejdzie nigdzie. Tutaj to mogę sobie postawić ten... Też... O, tu wejdzie. Świetnie. Dobra, to trochę jeszcze to podniesie. Tutaj... Tutaj dajmy sobie to za to, o to, o to, o to. Za 2,5, bo ono jest bardzo fajny ten parczuś. Tak samo my go sobie postawimy gdzieś tutaj. Bo tutaj też jest jakieś właśnie nieporozumienie, że tutaj wam się nie podoba. Tutaj również. I tu już mi brakuje forsa, za chwilę będzie. Bo zadawiamy coś dużo więcej nagle. Czy moglibyśmy dobić do 48 tysięcy chociaż? Ostatnimi czasy to jest tylko użalanie się tutaj z nimi. Żebyście, no weźcie się wbudować. No naprawdę, ja was podoładzę, proszę. Dobra, i tu paradok, żeśmy wstawili, będzie git. Ten, o, proszę bardzo. No dobra, no, no, no całkiem, całkiem nieźle. Tutaj jeszcze trzeba było popracować. Przemysł to... Tutaj to jakiś... Nie wiem, jaki ultra park trzeba było postawić, żeby tutaj ich wszystkich zadowolić. Chyba, że to byśmy postawili właściwie. Czekaj, czemu jesteśmy na minusie? Jak idziemy jeszcze na minus, powiesz mi. Idziemy na minus. Coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Poczekaj, zobaczmy. 74, dobra, trochę podniosło się. Przemysł niby zadowolony w 91%. Biuta również. Tylko handel jest jakiś uporczywy i nic nie chce. Znaczy... Nie wiem, jaki mam problem handel, tak? Brak wystarczającej ilości towaru na sprzed... A! A! Tego nie spodziewałem się. Ale nie postawiam tutaj dworca towarowego, nie mam forsy. Jakbym im tu... Zakładam się, że jakbym postawił tutaj dworzec towarowy z tyłu, to bym byli zadowoleni. Naprawdę, oni byli bardzo zadowoleni. Znaczy, oni by byli przeszczęśliwi. Tylko, że to kosztuje 60 tysięcy. A ja tyle nie mam. No ja jeszcze kredyt spłacam. Chcielibyśmy wbić jakiś kolejny poziom i może by się nam to udało, ale tak po... To ja to cienko widzę. Tym bardziej, że jesteśmy na minusie, nie wiem, czy zupełnie też czemu. Jakbyśmy cały czas na plusie, tak nagle zajrzeliśmy na minus. Możemy sobie, jak już jesteśmy na minusie, mogę sobie popatrzeć, jak ludzie korzystają z komunikacji na wieczorkiem. Ja się cały czas zastanawiam, czy te promy nie włączać tylko na dzień, no. Weźmy tylko na dzień te promy. A teraz to pewnie jeszcze ich mniej korzystać, bo tam puściliśmy ten metro. To moglibyśmy sobie puścić. Bo z tego są duże zyski. I byłoby więcej turystów. No. Tylko to kosztuje samo postawienie tego, czekajcie, gdzie to jest. Jest tu. No, to kosztuje 35 tysięcy. Dużo. Gdyby nie to, pewnie byśmy to postawili, ale tak dużo kosztuje, to nie. To niestety nie. Dobra. No cóż. Aktualnie możemy tylko czekać, aż coś się faktycznie zacznie grać. Bo ja tutaj tak, z tych ścieżek chyba... O właśnie, tych pierwszych dużo ludzi korzysta. Tu jeszcze by się wypadało kolejne postawić, ale nie mam miejsca, bo tu jest ta pętelka bombajowa. I tutaj to już nie wiem jak długo to czeka, ale tutaj właśnie czekają miejsca do zamieszkania. Bardzo długo.
Czekaj, to już. Nie wiem, czy to się robi górka dosyć niezła, ale tak czy siak to nie zmienia faktu, że tu oni w końcu powinni się zacząć budować. Podatne miejsce do budowy. I ja nie wiem cały czas, czemu jest na minusie, ale dobra. Właśnie. A propos wygrywania. Nie, kosztuje, nie na dużo kosztuje, nie, 200, no. To by też im pomogło, bo by mieli mecz, byliby zadowoleni w ogóle. I nawet nie wiem, czy do tych 48 tysięcy to byśmy dzisiaj mieli jakkolwiek dobić. Dobra. Wiecie co, ja poczekam chwilę i zaraz za was wrócę, bo tu się nic nie dzieje właściwie w tym mieście. Nie wiem, jak, a co robić, no bo nie mam forsy. Dobra, minęła chwilka. I z tego co widzę, Hanny zaczął się chcieć budować. Nie wiem, z jakiś niestandardny zawód nagle zaczął się budować handel chcieć. To jest dobra wiadomość, ale... Tak trochę dziwne. A, pewnie tutaj się gdzieś buduje, co nie? Bo tutaj chyba im dałem jakieś parę miejsca. Chyba, że nie będzie mu się chciał budować takich małych. A chyba, że całkowicie zaraz popyt zniknie. Dobra, w międzyczasie właściwie... Mogą mi tutaj budować w ogóle. Czekaj, ile kosztuje to? To kosztuje 4,40. Kosztuje 40, dobra, to jak kosztuje tyle samo, to zbudujmy im taką drogę. Się tam zawadami. Zawsze coś może im się będzie bardziej tutaj chciało. Tu. Okej. Okay. Dobra. To. 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 I tutaj jeszcze ta jedna droga będzie. Bardzo długo czekaliśmy, żeby tutaj tylko wybudować właściwie w tej części, ale to nadal nie będzie. O kurczę, bo tu jest niezła ostra górka, dlatego tutaj też nic nie budujemy właściwie już ostatnio. Tutaj będzie właśnie ten dojazd. No i tak, i tu miało być tak, tu miało się to łączyć to z tym. To miał być tutaj dojazd i tu miało nie być świateł. Okej. Okay. Całkiem nieźle. Dobra, no i tak. Aha, tu mi się dobrze wydaje. Tutaj jest ten handel bez... Dobra, to tego trzeba wywalić. Tu jest jakiś zwykła dzielnica handlowa. Kawałek. Dobra, niech będzie. Natomiast tutaj sobie stworzymy inną dzielnicę handlową niż te wszystkie. Jeśli tak, bo po tej stronie jest... Tu jest rozrywka, tu jest wypoczynek. Setajmy tutaj może jeszcze wypoczynek po tej stronie. Może, nie wiem. Zobaczymy. Bo z wypoczynku korzystają mieszkańcy. Mieszkańcy bym chciał, żeby byli też zadowoleni. Więc jakby się chciało budować handel, to proszę bardzo, zapraszam tutaj. Żeby was zachęcić, dam wam tutaj parczuś jakiś. O, macie parczuś. Tak, bo tutaj ogólnie już nasz handel nawet jest w miarę zadowolony z tego wszystkiego. Tutaj miałem postawić, ale nie postawię, bo nie mam forsy. Jak ktoś jeszcze pamięta. Gdzie to było? Nie, to jest w tych budynkach. Tytułem wolności to by miał stanąć, tylko ono już to jedno... No kupę forsy, dlatego jej tutaj nie postawimy, ale ona by tutaj epicko wyglądała. Ona by tu kapitalnie wyglądała i dlatego byśmy ją tutaj postawili, ale ponieważ nie ma forsy, to im tutaj postawimy ten mały parczuś. Macie. Jeśli daje więcej forsy, byłoby więcej rzeczy, a mało dajecie, to jest mało wszystkiego. Metro też, no to metro za chwilę dostawimy. Czekaj, gdzie jest tu? O, tu jest ten park. Macie park. Proszę bardzo. Może się trochę zadowolą. Się przemysł tutaj to akurat nie potrzebuje jakiegoś jeszcze zadowolenia specjalnego. Ale jakby coś, jakby nie wiem, nie wiadomo co, to też bardzo macie tutaj jeszcze coś takiego. A, już nie mam pieniędzy. Ja się zastanawiam, czemu mogę tego postawić. O, tutaj jeszcze to wejdzie sobie, dobra. Świetnie. No i tutaj z 2,5, nie no, trochę dużo. Dobra, niech, a niech będzie. Dwa prace paradoks pod rząd. Proszę bardzo, w ogóle zaczęliśmy tak mi się też zarabiać. I byliśmy już naprawdę blisko 48 tysięcy nawet w dzisiejszym odcinku, ale widzę, że cokolwiek bym nie robił, to i tak jest na to samo wychodzi.
zadowolenia naszych mieszkańców się nie zwiększy, cokolwiek bym nie zrobił. Jedyne co faktycznie bym mógł dla nich zrobić, no. Jeśli znowu coś kopci, ciała nie ma prądu. A! Odcięło się połączenie. Macie połączenie. Dlatego nie ma prądu. To nawet takie dosyć logiczne. A nie, czekaj, woda musi mieć swoje własne połączenie. Bo jak nam tutaj woda trzeźnie, to też miasto będzie smutne. W sumie na wodzie, na prądzie byśmy mogli trochę zyskać forsy z tego co widzę. Nie, na wodzie to nie wiem. Tutaj, jakbyśmy zeszli do 90%. Co nie? Po prostu... Chyba jeszcze nawet. Tak z 80. Zobaczmy, to będzie więcej forsy zawsze, co nie? Luknijmy. No, jest już całkiem. No, podciągnijmy tam o te 3% i będzie idealnie. Póki co, bo oni tak się tutaj nie udają jakoś strasznie, więc... O, woda. No ma, woda powinna być na dobrym stanie, więc wodę też można obniżyć. Takich 83%, zobaczmy. Wydaje mi się, że na wodzie będzie trochę przymało. Nie. Tu. Macie. Zobaczmy. A no to wygrujesz. No, one tutaj się przełączają, bo tak, bo na chwilę się wyłączyły wszystkie. Okej, okay, 80% całkiem nieźle i tutaj zadowala. Świetnie. No ma tak. O, tu się zaczęło budować jakiś handel, zobaczcie. Zobaczcie, niemożliwe stało się możliwe. Czasami jednak się gdzieś tam pobuduje nawet. Ale nie, bo handel miał jakiś tam popyt minimalny. Ale i tak, żeby tu ich bardziej zadowolić, mieszkańców, czy to wszystko w ogóle, to trzeba byłoby zainwestować, nie wiem, właściwie nawet w co. No w te autobusy, jakbyśmy zainwestowali, to na pewno byliby zadowoleni. To jest niedopuszczalne. Tak, metro tutaj dalej ciągnąć nie ma sensu. Co nie, bo metro tutaj już tak właściwie prawie wszędzie dojeżdża. O. No dobra, może przemysł nie ma tak dużo w metro, ale... A to przemysł, w sensie to handel. O nie, swoją drogą tutaj ten autobusik nie dojeżdża w ogóle do tej części. No trudno. Dobra, tak, co bym teraz zrobił? Właściwie teraz możemy zrobić tylko jedno, czekać. Można dociągnąć metro tutaj. Tutaj, do tej ścieżki. To byłby bardzo dobry pomysł, ale ponieważ handel, w sensie biura aktualnie nie ma ludzi na ten problem, to nie będę tutaj nic kręcić. No, ten sprądem. Czyli jednak trochę przymało. Może wejdźmy na to 90%. 90, nie 85. Dobra, macie prąd. No, natomiast tak, z tego co pamiętam, to jakbyśmy postawili tutaj jakiś uniwersytet. Jakikolwiek. Nie wiem, ten kosztuje 75. Ten kosztuje ponieważ 9 dych, a ten kosztuje 24 tysiące. To byliby bardzo zadowoleni, gdybyśmy tutaj postawili wydział. Ponieważ by mieli gdzieś blisko dochodzić tego, a nie musieliby jechać tam na samą górę. Więc to mogę im jeszcze właściwie postawić w dzisiejszym odcinku i będziemy kończyć, bo tutaj nic się nie da zrobić. Nic kompletnie. No niestety. Czy da się postawić tak? No bramki da się postawić. Ile kosztują? Takie 12 tysięcy. Jakbym miał więcej forsy, to postawiłem tutaj na pewno tutaj. Tu aż cię proszę o takie coś. W sumie nawet mogą im pomóc trochę z drogą, ale... Ale nie będziemy... Na razie nie mam takich... O, właśnie 4 tysiące. Dobra, jak za chwilę będzie wpadnie trochę więcej forsy, to postawimy. Natomiast teraz wydział. No bo oni też jeszcze, żeby marudzili, pokazywali, gdzie jakiś jest problem, tak? Tutaj marudzi, to jest brak wystarczającej ilości klientów. Tak, tutaj ja wiem. Ale tak poza tym, to oni tutaj nie mają żadnych... Nic. Nic nie mówię konkretnego. W sumie tutaj tą drogę można byłoby też zrobić na buspas. Ale to i tak nic nie da, bo to i tak jeździ buspasem. Tu jeśli coś by można zrobić było, to żeby ten Bambaj wjeżdżał tu gdzieś bokiem i tu zawracał, a nie wjeżdżał na tą ulicę. To by chyba było to, ale na mnie. Ale póki co nie będę już tutaj kręcić.
Dobra, mamy wystarczającą ilość forsy na ten, na to. Stawmy to. Wydział. Macie tu wydział. O, tak jak mówiłem, oni będą przeszczęśliwi, że tutaj postawiłem jakąś część tego. Wykształcenie mieszkańcy 26 tysięcy. Dobrze wykształcenie 24%. Bardzo dobrze wykształcenie. Dobrze wykształcenie 30. Wykształcenie 40. Niewykształcenie 3,8%. No ale to jest bardzo mało, tak? Oczywiście. Dobra, rzeczywiście jest potrzebne więcej tego prądu. To zostawmy tych 100% niestety. Chyba, że jest go więcej potrzebne za dnia. To obniżmy sobie za nocy na 90, może tak jest, nie wiem. Nie wiem, więc się nie wolę. Ale właśnie, nie ma prądu, więc nie mam ścieku, a ścieki nie ma, więc nasz... Dobra, gdzie są ścieki? Ścieki są tu. Ścieki działają. I macie prąd, więc... A, za mało. Aha, czyli jednak. Czyli to też musi być na... No, tu może być no, może na 85, ale za dnia mu... Czyli za dnia mimo wszystko jest większa produkcja. Nie widziałem tego. Dobra, halo, prąd już jest. Znaczy, wy już macie wodę. Więc macie już i ściek. Więc wy tu nie maliście mi. Nie wiadomo dlaczego. No a swojego my mamy tej dużej tej forsy, to postawimy już tutaj to. Bo mnie zaczęli teraz denerwować. Więc no cóż. Ja też muszę skąd mieć forsę. A bramka to najlepsze miejsce, skąd można znaleźć tą forsę. To najprostszy sposób na pozyskanie forsy. Okej. Okay. Kręta, ciach, ciach. No, proszę bardzo. Będziecie teraz mi tu płacić. Płacić. Tak, będziecie mieli swoją własną system działania, czyli woda tak i wiatrak tutaj sobie postawimy. Tutaj się podłączy, będziecie mieli prąd i wodę z samego siebie. O, miejmy nadzieję, że to jakoś będzie tutaj współpracować z nimi. No, powinno być całkiem nieźle. Macie wodę, prąd. Wiatrak zaczyna się kręcić. Dobra. Jak widać jest całkiem niezły ruch, więc będzie całkiem niezły zysk. Świetnie. Już tego przemysłu właściwie można by pociągnąć ten... Się nie tu, tylko tu. Jakbyśmy postawili jeszcze tam bramkę, tylko tutaj byłoby trudno to wmontować właściwie. Bo gdzie? A tu. Poczekaj, bo zobaczmy. Zobaczmy, poczekajcie, bo już się wkręciłem w te bramki. Czy ja, znaczy ja na pewno ich nie zadowolę, tak, ale forsy mi brakuje. Tak, tu jest zbyt stanowe zbocze, właśnie o tym mówiłem. Tu będzie non-stop zbyt stanowe zbocze. Tu byłoby dobre zbocze. Tylko tu trzeba byłoby wykręcić trochę wcześniej. Chyba, żebyśmy to postawili jakoś tak tu. No, czekaj, to wywal. To tutaj postaw, się robi triki. Tutaj to podłącz. Tu tak, dobra, całkiem nieźle. I tu autostrada będzie zakręcać, ok. Stąd kręta tu. Bym to zrobił lepiej normalnie. Czyli czekaj, daj to stąd. I stąd teraz tu. No i tutaj oczywiście, tu się w ogóle raczej wypadkuje tych samochodów, ciekawe co nie? Dobra, i teraz będzie jeździć tędy. Mogę się zauważyć, że tutaj normalnie jest, o właśnie, o wiele większy ruch. Tylko przy... To jest trochę zmniejszyło się. Proszę bardzo, macie płacić mi tu kurczę, no. Dobra, tak, jak widzimy nasze miasto się nie chce kompletnie rozbudowywać. Co jest nawet zrozumiałe, bo na pewnym etapie miasto już przestaje się chcieć budować, ale nie w takim scenariuszu, tak? W takim scenariuszu to ma to cały czas działać. O, można spłacić kredyt, to jest dobry pomysł. Możemy im tu obniżyć, nie wiem, domkom mogę im obniżyć do 1% spokojnie. A, ścieki, no dobra, do ścieków to trzeba się podłączyć. Może tutaj im ścieki załatwić, to trzeba byłoby już trochę więcej pomyśleć. O, macie.
No widzicie, jednak nie da się być samowystarczalnym. Moje jeszcze ścieki. No, no za chwilę już będą ścieki i też zrobione. Dobrze, 9 pojazdów. Zobaczmy, czy jakieś są faktycznie z nich zyski. Już 120. Całkiem nieźle. Zawsze to będzie jakiś kolejny plus. Na plus będzie może wychodzić dzięki temu. No i my, aby tutaj bardziej zadowolić jakkolwiek nasze miasto, dobra. To jeszcze, tak jak mówiłem, ostatnią rzeczą, którą tutaj dociągniemy, to będzie to metro, które tutaj było właściwie kwestią czasu, bo to jest dosyć niezły pomysł tutaj dociągnąć tego metra. Raz, że przemysł będzie przeszczęśliwy. Dwa, że właściwie powinno tutaj dojeżdżać, a nie wcześniej tam. Bo tutaj będą mogli, o właśnie, z tych wszystkich ścieżek dochodzić tutaj ludzie i będzie to o wiele lepsze. Lepiej zorganizowane niż tak jak to było przed chwilą. O. No dobra. O, tu widzę, że nawet są te. Nieładnie tak zaśmiecać to. No i ci ludzie, brakuje im ludzi. Ludzie się nie chcą budować, nie wiadomych przyczyn. Więc no niestety wychodzi taki krąg. A i tutaj oczywiście studenci się cieszą i chodzą do szkoły. Dobrze. Z tego co mi się wydaje, dzisiaj nie przybyło w ogóle ludzi. Za to nam przybyło na pewno tygodnie, o co nie? No właśnie. Z 15 tygodni się przegraliśmy. Więc całkiem dosyć niestety dużo. Zobaczmy, jak tam zadowolenie naszych mieszkańców. 75%, 85%. Nie wiem, czy jakoś to mogę podciągnąć. Tutaj właściwie już w tym mieście to jest bardzo trudne. O, taki się ma ludzi. Bo tak. A, jeszcze się po prostu nie włączył. Funkcjonuje normalnie, to jest jakiś sklep się pojawi. No, więc co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, w którym właściwie nic nie robiliśmy, tylko walczyliśmy z ich zadowoleniem, się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dzień dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Jeżeli nam ten scenariusz nie uda, to ja go sobie zrobię ręcznie i przejdziemy w końcu do jakiegoś kolejnego innego, bo już z tym się tłuczymy ponad pół roku już, więc całkiem długo. No ale tu handel jakiś się powoli zaczął budować. Tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Cześć!